Witam serdecznie. Zabieram Was w krainę dźwięków skrzyżowania kultur. W tym odcinku będzie opowieść o szęgu, harmonijce ustnej i akordeonie. Szęg to tradycyjny instrument chiński należący do aerofonów strojkowych. Dał on początek kilku europejskim instrumentom muzycznym. Posłuchajcie dźwięku szęga. Magiczny szęg przywędrował w XVII wieku do Europy i dał początek bardzo popularnemu instrumentowi harmonijce ustnej. Mało kto wie o jej egzotycznym pochodzeniu. Dźwięk harmonijki wydobywa się poprzez ruch powietrza w szczelinach, w których znajdują się metalowe blaszki zwane języczkami. Im dłuższy języczek, tym dźwięk niższy, a im krótszy, tym dźwięk wyższy. Istnieją różne rodzaje harmonijek: diatoniczne, chromatyczne i akordowe. Posłuchajcie dźwięku jednej z nich. Okazuje się, że egzotyczny szęg ma jeszcze jednego potomka. To bliski krewniak harmonijki ustnej, który nazywa się akordeon. Akordeon został skonstruowany na początku XIX wieku. Już w XVIII wieku istniały pewne formy, które złożyły się na wizerunek współczesnego akordeonu. Akordeon może być instrumentem, który posiada wyłącznie guziki lub klawisze i guziki. Ten akordeon jest instrumentem guzikowym i ma 226 guzików. Strona basowa to 120 guzików ułożonych w szeregi i rzędy. Są one
ułożone w pewnym systemie, który ułatwia grę na instrumencie. Są guziki, których naciśnięcie wydobywa z instrumentu jeden dźwięk. Są też guziki, po których naciśnięciu słyszymy cały akord. Akordeon po stronie melodycznej może mieć klawiaturę typu fortepianowego albo guziki. W środku instrumentu znajdują się strojki. Poprzez miech wpompowywane jest do nich powietrze, które w ten sposób drga i słyszymy dźwięk. Posłuchajcie brzmienia akordeonu. Teraz akordeon ze swoją siostrą, harmonijką ustną. Na początku historii naszego świata chińska bogini płodności Nuwa przechadzała się po wielkiej tęczy rozpostartej nad pustą ziemią. Zastanawiała się, co uczynić, aby jej życie nie było takie samotne i puste. W tych pradawnych czasach na Ziemi nie było ani zwierząt, ani ludzi. Planeta zalana była oceanami, z których od czasu do czasu wyłaniały się wyspy. Na nich rosły drzewa bambusowe, trawy i kolorowe kwiaty. W pewnym momencie wzrok Nuwy padł na piękne bambusowe pędy pnące się ku słońcu, tuż pod jej stopami. Trzcinki miały różne rozmiary, te najmłodsze były cieniutkie i małe, starsze zaś drobne, rozłożyste kształty. Było ich razem 14. Jakże one piękne i żywotne, pomyślała bogini. Świat byłby szczęśliwszy, gdybym tchnęła w nie cząstkę swego życia i uczyniła podobnymi do mnie samej. Na myśl o tym serce Nuwy napełniło się radością. Gdy tylko jej boski oddech spoczął na bambusowych pędach, przemieniły się one w cudnej urody dziewczęta i chłopców. Nowo powstałe istoty z radością zaczęły tańczyć na wyspie, trzymając się za ręce. Bardzo niezwykłym wydało się bogini, gdy usłyszała, jak każde z jej potomków śpiewa nieco inną melodię, a w jakiś cudowny sposób całość układa się za każdym razem w krystaliczną harmonię. O, to moje własne dzieci, uroniła łzę szczęścia bogini. One dadzą początek całej ludzkości. I tak się stało. Potomstwo Nuwy zapełniło ziemię.
Już nigdy bogini nie czuła się samotna. Jej wnuki, prawnuki i praprawnuki rozbiegły się w różne zakątki świata, napełniając go śmiechem, radością i muzyką. Na pamiątkę tej najszczęśliwszej chwili w dziejach świata Nuwa skonstruowała instrument, który opowiadał o trzcinach bambusowych ze słonecznej wyspy, przemienionych w jej synów i córki. Bogini nazwała instrument Sheng, bo w tej nazwie zawiera się słowo ludzkość i słowo bambus. Do dziś Sheng jest bardzo popularnym instrumentem muzycznym w Chinach i na całym Dalekim Wschodzie.